Liczbą sukcesów ustępuje wielu polskim zespołom. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy jej się zasłużone miejsce w wąskim gronie klubów, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju polskiej piłki nożnej. Przez długie lata miała i niestety dzisiaj również ma podgórkę. Zawsze wychodziła spod opresji obronną ręką. Przyjrzyjmy się barwnej, ale i trudnej historii Polonii Warszawa. Polonia została założona w 1911 roku, co czyni ją jednym z najstarszych klubów w Polsce. Już sama jej nazwa wiązała się z pewnym ryzykiem. Pamiętajmy bowiem, że Warszawa była wówczas pod zaborem rosyjskim i wszelkie oznaki polskości były, delikatnie mówiąc, niezbyt mile widziane. Miłość do ojczyzny była jednak dla polonistów znacznie większa od strachu przed ewentualnymi konsekwencjami. Już w pierwszych 15 latach swojej działalności Polonia maczała palce przy powołaniu do życia dwóch instytucji, bez których ciężko wyobrazić sobie polską piłkę. W 1919 roku jej przedstawiciele brali aktywny udział w powołaniu Polskiego Związku Piłki Nożnej, a 7 lat później w założeniu Ligi Polskiej, dziś zwanej Ekstraklasą. W 1927 roku, w którym rozegrano dziewiczy sezon naszej ligi, Polonia zajęła 8 miejsce w tabeli. Wybuch II wojny światowej spowodował, że rozgrywki sezonu 1939 nie zostały dokończone. Wielu piłkarzy rzuciło piłkę w kąt i chwyciło za broń. W trakcie wojny Niemcy surowo zakazywali rozgrywania meczów. Zależało im na likwidacji wszystkich klubów i związków sportowych w naszym kraju, by te przypadkiem nie stanowiły ostoi polskości. Piłka nożna była w tym czasie dla naszych rodaków jedną z niewielu form rozrywki i ucieczki przed trudami dnia codziennego, zatem bardzo licznie, nieraz w sile kilku tysięcy osób, przychodzili oglądać nielegalne widowiska. W trakcie potyczek rozmieszczano, czasami nawet w promieniu kilku kilometrów, zwiadowców, którzy mieli ostrzegać zawodników i kibiców przed zbliżającym się patrolem niemieckich żołnierzy. Kiedy okupanci przyłapali naszych rodaków na gorącym uczynku, robiło się bardzo niebezpiecznie. Hitlerowcy strzelali na ślepo w kierunku trybun, urządzali masowe łapanki, bili i katowali na posterunkach. Znane są przypadki piłkarzy, którym przestrzeliwano nogi. Niejeden kibic i zawodnik miłość do piłki nożnej przypłacił życiem. Mimo tak ogromnych zagrożeń podczas II wojny światowej, zarówno w Warszawie, jak i innych miastach naszego kraju, stale rozgrywano spotkania. Czynny i bardzo prężny udział w ich organizacji brała Polonia. W 1942 roku powołano konspiracyjny Warszawski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, który zajął się organizacją tajnych rozgrywek o Mistrzostwo Stolicy. Pierwszymi mistrzami okupowanej Warszawy zostali zawodnicy czarnych koszul. Rok później również okazali się najlepsi. W styczniu 1945 roku niemieckie wojska wycofały się z Warszawy. Kluby w końcu mogły wyjść z ukrycia. Polonię reaktywował jej zawodnik, Zenon Pieniążek Odro Wąż, który walnie przyczynił się także do odbudowy polskiego piłkarstwa. Odro Wąż zatrudnił się w Milicji Obywatelskiej na stanowisku szefa referatu sportu. Na jego żądanie 20 lutego 1945 roku w życiu Warszawy pojawił się komunikat dla wszystkich piłkarzy, którzy przetrwali wojnę. Piłkarze, zgłaszajcie się! Wszyscy piłkarze warszawscy proszeni są o zgłoszenie się pod adresem.
Komenda Milicji Obywatelskiej Miasta Stołecznego Warszawy, Targówek, ulica Oszmiańska 23. 25 marca 1945 roku. Tę datę uznaje się za symboliczne odrodzenie polskiego piłkarstwa. To właśnie wtedy Polonia zmierzyła się z Okęciem w pierwszym od niemal 6 lat legalnym spotkaniu. Stadion przy Konwiktorskiej był po wojnie w bardzo opłakanym stanie i nie było szans na rozgrywanie na nim meczu. Spotkanie z Okęciem rozegrano zatem na boisku AZS w Parku Skaryszewskim. Spotkanie zgromadziło tysiące osób, które cieszyły się z piłkarskich zawodów, ale przede wszystkim manifestowały swoją dumę z bycia Polakami i Warszawiakami. Wcześniej, w zadumie, oddano hołd wszystkim poległym. Tuż po wojnie nie wznowiono rozgrywek ligowych. W 1946 roku drużyny walczyły o tytuł Mistrza Polski systemem pucharowym. Dopiero półfinaliści rozgrywali mecze w systemie ligowym. AKS Chorzów, Łódzki Klub Sportowy, Polonia Warszawa i Warta Poznań stworzyły mini-ligę, w której każdy z każdym musiał rozegrać po 2 spotkania. W mini-lidze najlepiej radzili sobie piłkarze z miasta, które przypominało jedno wielkie gruzowisko. Stadion Polonii, na murawie którego podczas walk w sierpniu 1944 roku zginęło 12 powstańców, nie nadawał się do gry w piłkę. Czarne koszule mecze w roli gospodarza rozgrywały zatem na obiekcie Legii i właśnie na nim świętowały pierwsze w swojej historii Mistrzostwo Polski. Decydujące o tytule starcie z AKS-em zgromadziło przy Łazienkowskiej ponad 25 tysięcy osób. Ekspres Wieczorny pisał: na głównej trybunie dokonywano cudów ekwilibrystyki, byle tylko znaleźć choćby na wpół wiszące miejsce. Rozgrywki ligowe zostały wznowione w 1948 roku. Władzom komunistycznym zależało na tym, by pozbyć się wszystkiego, co było kojarzone z dawną Polską. W 1949 roku pozbawiły wszystkie polskie kluby osobowości prawnej i wcieliły je w nowo powstałe zrzeszenia sportowe. Pod groźbą rozwiązania nakazały zmienić ich nazwy oraz herby. Polonia została wcielona pod skrzydła kolei i stała się kolejarzem. Słynne czarne stroje zostały zastąpione przez bordowe koszulki i niebieskie spodenki. Dokładniej rzecz ujmując, Polonia stała się kołem sportowym numer 7 przy Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych numer 7 należącym do Zrzeszenia Sportowego Kolejarz. Zrzeszenie wspierało finansowo podległe sobie kluby, jednak znacznie mniejszymi nakładami niż wojsko, milicja czy górnictwo. Oznaczało to, że właśnie nadeszły lepsze czasy dla takich klubów jak Legia, Górnik Zabrze czy Wisła Kraków. Rok 1952 miał słodko-gorzki smak. To właśnie wtedy Polonia sięgnęła po Puchar Polski, jednak w lidze zajęła ostatnie miejsce w swojej grupie i opuściła szeregi Ekstraklasy. Co komiczne, rok wcześniej zdobywcy Krajowego Pucharu przyznano także tytuł Mistrza Polski. Więcej o tej sytuacji opowiedziałem w jednym z wcześniejszych filmików. Zainteresowanych odsyłam tutaj. Sezon 1952 był jednym z najdziwniejszych w dziejach naszej ligi. Socjalistyczne władze chciały pokazać światu swoją potęgę na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach, zatem wszystko podporządkowano przygotowaniom do tej imprezy. Najlepsi polscy piłkarze przez pół roku przygotowywali się do występu na olimpiadzie na zgrupowaniach w Warszawie, Chorzowie i Krakowie, przez co nie rozegrano potyczek ligowych.
A że rozgrywki toczone były systemem wiosna-jesień, finalnie w 1952 roku grano tylko jesienią. Tabele podzielono na dwie grupy. Drużyny, z wyjątkiem tych, które zajęły pierwsze miejsca i biły się jeszcze w dwumeczu o tytuł, rozegrały jedynie po 10 meczów. 8 zdobytych przez Polonię punktów nie wystarczyło do utrzymania. Rozbrat Polonii z Ekstraklasą trwał ponad 40 lat. Awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy wywalczyła w sezonie 1992-93. Niestety, już rok później spadła z ligi. Wróciła do niej w 1996 roku i rozpoczęła najlepszy okres w swojej historii. Nadejście dobrych czasów zwiastowało pojawienie się w klubie Janusza Romanowskiego. Biznesmenowi, który nie tak dawno świętował tytuły Mistrza Polski i awans do Ligi Mistrzów z Legią Warszawa, zamarzyły się teraz sukcesy z Polonią. Jednocześnie chciał w ten sposób odegrać się nieco na klubie z Łazienkowskiej, z którym żegnał się w niezbyt przyjaznej atmosferze. Pomysł tutaj pana Romanowskiego na pewno, bo oczywiście znalazły się pieniądze, to wiemy, jak to w sporcie bywa, tak? Że jeśli nie ma jakiegoś sponsora, jeśli tej płynności nie ma, no to wiadomo, potem się szuka, jak to się mówi, rzeczy takich, które przeszkadzają. Tak naprawdę my mieliśmy wszystko, oprócz bazy treningowej, której do dzisiaj nie ma, tak? Takiej, która powinna wyglądać, zwłaszcza na stolicę, no to na pewno tego brakuje. Myślę, że tutaj jeszcze by było łatwiej, jeszcze więcej może i wychowanków, bo wiemy, że no z czasem na tym sztucznym boisku, chociaż wiem, że podobno był wymieniany teraz na Polonii, ale to na pewno łatwiej o kontuzję u tych młodych chłopaków, nieraz rodzice się zrażają, ale mówię, no, bardzo wyrównana kadra, zresztą zawodników dużo, sporo, też z doświadczeniem Ligi Mistrzów też w naszej drużynie się pojawiało. Może nie wszyscy byli długo, ale jakiś oczywiście też ten zarys taki zostawiali. Czarne koszule szybko stały się znaczącą marką na piłkarskiej mapie Polski. Już 2 lata później sięgnęły po wicemistrzostwo kraju, a Arkadiusz Bąk po tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy. W 1998 roku drużynę oddano w ręce trenerskiemu duetowi. Zadaniem Jerzego Engela i Dariusza Wdowczyka było zbudowanie silnej drużyny zajmującej czołowe miejsca w tabeli naszej ligi. W ich pierwszym sezonie cel nie został osiągnięty. Klub z Konwiktorskiej zakończył zmagania na 5. miejscu. W kolejnych rozgrywkach miało być znacznie lepiej. Było po 2 zawodników na pozycji rywalizacja, trenerzy oczywiście, którzy Jangel i Wdowczyk, którzy byli, no to mieli z czego wybierać. Także tutaj na pewno też łatwiej trenerom do osiągania sukcesów, jeśli ten materiał naprawdę jest w ilościach. W sezonie 1999-2000 Polonia dysponowała naprawdę świetnym, wyrównanym składem, opartym głównie, tak jak większość drużyn w tamtych czasach, na polskich zawodnikach. Ponadto w stolicy coraz lepiej czuła się przyszła gwiazda reprezentacji Polski, Emanuel Olisadebe. Emanuel, pamiętam, byliśmy na obozie chyba albo w Wiśle,
chyba Wiśle, jak się nie mylę, i przyjechał z czteroma innymi kolegami czarnoskórymi, bo w Polonii wiemy, że jako był moment taki, kiedy tam, jak ktoś tak kiedyś powiedział, że wagonami przyjeżdżali do Polski, bo no, myślę, że ta droga dla niektórych, jak dzisiaj mam w zespole też, tak, którzy chcą się gdzieś wypromować, i wyglądał naprawdę z tej piątki najlepiej i nie jestem teraz... jak to dokładnie skłamać, jak to wyglądało, natomiast była też rozmowa z częścią zespołu przez sztab szkoleniowy, tak, który z zawodników najbardziej gdzieś tam no, najlepiej wyglądał piłkarsko, który ewentualnie mógłby pomóc, i chyba to, co pamiętam, nas było pięciu i każdy wskazał na Emanuela i faktycznie, bo wiemy, że jego wcześniejszy przyjazd do Ruchu, do Wisły nie udał się, bo tak wyglądało, natomiast było widać jego szybkość, jego moc, a piłkarsko no, jeszcze coś tam mu brakowało, ale z czasem faktycznie przez treningi, przez podejście, przez to, że bardzo chciał, to zrobił tyle, co mógł. Mimo olbrzymiego potencjału drużyny, tak naprawdę mało kto upatrywał w czarnych koszulach głównego faworyta do mistrzowskiego tytułu. Pamiętam, byliśmy na ostatnim obozie, bo chyba mieliśmy dwa obozy w Chorwacjach i jak się nie mylę, albo nawet trzy, bo no, mówię, warunki mieliśmy idealne do przygotowania w Polonii Warszawa i na ostatnim obozie w Cyprze, na Cyprze pamiętam, że no, bardzo długo rozmawialiśmy, co możemy w tej lidze jeszcze zrobić, tak? Nie pamiętam, czy ktoś jeszcze w ostatniej chwili do nas doszedł, czy jak to wyglądało. Natomiast było czuć bardzo, mówię, jedność w zespole, tak? Że ten cel, o którym mówimy, jest do osiągnięcia, ale wiadomo, że tą pracę trzeba było wykonać na boisku, na boiskach ligowych. Natomiast szybko chyba staliśmy się faworytem tych rozgrywek. Dołączyliśmy bardzo szybko do czuba tabeli. Poloniści od samego początku rozgrywek utrzymywali się w czubie tabeli, a na półmetku zajmowali drugie miejsce. Jesienią klub opuścił Jerzy Engel, który wraz z początkiem 2000 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski. Myślę, że przez takie swoje doświadczenie, przez oczywiście swój charakter, no był no tak naszym jakimś takim, taką osobą, która może nas dziś poprowadzić, tak? I wiemy, że ta zmiana potem była na Darka Wdowczyka, ale kiedy był trener Engel, który nawet był trenerem reprezentacji i przyjeżdżał, wspierał nas duchowo, tak? Ale to na pewno bardzo, bardzo mocno nam pomagało. Bardzo ważna postać, bardzo go szanuję i tak jak wszystkich trenerów, z którymi byłem w Polonii Warszawa. Po rundzie jesiennej było jasne, że sprawa Mistrzostwa Polski rozstrzygnie się między czterema czołowymi drużynami. Ruchem, Polonią, Legią i Wisłą. Najmniejsza presja związana z wyścigiem o tytuł ciążyła na piłkarzach czarnych koszul. Trener Wdowczyk powiedział nawet: nie musimy, ale chcemy. W przerwie zimowej Polonię wzmocniło pięciu piłkarzy. Maciej Bykowski, gracz Wyda z Mikulena, zwracający do klubu w ramach wypożyczenia, i dwóch Tomaszów, Wieszczycki i Kiełbowicz. Nieco później dołączył także Jacek Paszulewicz. Transfery okazały się strzałem w dziesiątkę. Już początek wiosennych zmagań pokazał, że podejście "nie musimy, a chcemy" nie wiąże nóg piłkarzy. Warszawiacy odnieśli 6 zwycięstw z rzędu, w których nie stracili ani jednej bramki. Po takim starcie wygodnie rozsiedli się na fotelu lidera. Pomimo tak okazałych wyników nie mieli dobrej prasy. Gazety pisały, że Polonia prezentuje antyfutbol, a jej zawodnicy to wyjątkowi boiskowi brutale, którzy niebawem sami się wykartkują. W meczu ze Stomilem Olsztyn Tomasz Ciesielski bezpardonowo potraktował łydkę Cezarego Kucharskiego, a ten tuż po spotkaniu złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Zawodnicy czarnych koszul nic sobie z tego nie robili, a już niebawem czekały ich starcia z bezpośrednimi rywalami do Mistrzostwa Polski. Działy się w nich niezwykle szalone i historyczne rzeczy. Takich charakterów aż takich nie ma jak kiedyś, tak? Zawsze mówili o tej Polonii, że gra brutalnie nawet. Nawet takie słowa używano, natomiast uważam, że nie. Byliśmy bardzo konsekwentni, graliśmy blisko zawsze przeciwnika. Dlatego te wyniki szły w parze, tak? Razem z grą drużyny. No i właśnie z tym, co gdzieś tam osiągaliśmy. Na pierwszy ogień w 22. kolejce poszedł ruch Choszów. Choć padły aż 4 gole, wszystko rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie. Na gole będącego wówczas w życiowej formie Krzysztofa Bizackiego odpowiadali sami chorzowianie, dwukrotnie pakując piłkę do własnej bramki. Pechowcami okazali się Tomasz Szuflita i Marcin Baszczyński. Warto, a wręcz trzeba odnotować, że pierwsze trafienie Bizackiego zakończyło fantastyczną serię Polonii bez straty ligowej bramki. Maciej Szczęsny i Mariusz Liberda byli niepokonani przez 669 minut. Już w następnej kolejce na Konwiktorską przyjechała Wisła Kraków. Do 87 minuty wszystko wskazywało na to, że pod Wawel wróci z 3 punktami. Wówczas wyrównującego gola strzelił Mateusz Bartczak. Sędzia do regulaminowego czasu gry doliczył 8 minut. W tym czasie fenomenalną szansę na ponowne wyjście na prowadzenie zmarnował Radosław Kałużny. Co nie udało się Wiśle, udało się Polonii. Niemal równo z końcowym gwizdkiem na skuteczny strzał sprzed pola karnego zdecydował się Tomasz Kiełbowicz. Jeden z dwóch najważniejszych meczów sezonu został rozegrany w 28. kolejce. To właśnie wtedy, 20 maja 2000 roku, czarne koszule mierzyły się na wyjeździe z Legią w derbach Warszawy. Smaczku temu pojedynkowi dodawał fakt, że po raz ostatni na poziomie ekstraklasy Polonia ograła swojego lokalnego rywala w 1950, a przy Łazienkowskiej w 1949 roku. Patrząc na dyspozycję piłkarzy Dariusza Wdowczyka, nie było lepszego momentu do przełamania niekorzystnej pasy. Goście nie pozostawili żadnych złudzeń, strzelając 3 gole w 10 minut i wygrywając pewnie 3-0. Jednocześnie na 2 kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie drugi w swojej historii i drugi przypieczętowany przy Łazienkowskiej tytuł Mistrza Polski. Zwycięstwo chyba na Legii, no to taka nagroda, tak, że na Łazienkowskiej Polonia wygrywa, zdobywa Mistrzostwo Polski, to chyba wcześniej sobie nikt takiego czegoś scenariusza nie wymarzył, ale mówię, no bardzo przyjemna chwila dla wszystkich i mówię, no chciałbym przeżywać takie podobne chwile jako trener, może kiedyś Polonii. Równą formę polonistów w mistrzowskim sezonie dobrze oddaje załączona grafika. Zawsze byłem zawodnikiem podstawowym, dawałem z siebie maksymalnie to, co oczywiście mogłem i byłem, mówię, ważnym zawodnikiem, ponieważ w sezonie akurat mistrzowskim zagrałem najwięcej minut ze wszystkich zawodników. Jest to dla mnie, na pewno mówię, takie wspomnienie bardzo, bardzo przyjemne. Także mówię, wspomnienia są na pewno bardzo pozytywne. Powoli zaczynałem wchodzić do kadry pierwszego zespołu. Było troszeczkę inaczej, bo żeby w ogóle poczuć klimat pierwszej drużyny, żeby wejść na trening pierwszej drużyny, naprawdę trzeba było się dużo postarać, tak? Ja pamiętam, że to była sytuacja, że już od 3 lat grałem w kadrze polskich juniorów, U17, U18, U19. No i dopiero, pamiętam, trener Wdowczyk pozwolił mi wejść na 2 treningi w mikrocyklu tygodniowym, na takie 2, powiedzmy, treningi, jeden
jeden taki luźniejszy, a drugi taki, gdzie była gra, więc no, to był ogromny zaszczyt. Bardzo trudno było przebić się do tej drużyny, no wiadomo, to była drużyna mistrzowska i no, ogromny szacunek do wszystkich zawodników. To była, można powiedzieć, taka bariera ogromna szacunku do tych wszystkich, którzy byli w pierwszym zespole i no, jak często kiedyś młodzi mówili do zawodników starszych na pan, tak? Trzeba było no, mocno pochylić głowę, być skromnym, bo stara szkoła piłkarska wtedy była w szatni. Także no, młodzi musieli się wykazywać przede wszystkim pokorą, szacunkiem i zaangażowaniem, tak? I tego od nich wymagano. Drugi klub Legia, każdy tą markę zna w Europie i na świecie, natomiast no, kibice też dużo właśnie dawali, chcieli być tą jedynką i myślę, że w tamtym czasie no, na pewno udało się i to też mówię dla nich takich, myślę, że to nagroda no, poświęcenia w Warszawie być kibicem Polonii. Po olbrzymim sukcesie z 2000 roku przy Konwiktorskiej zaczęło pojawiać się coraz więcej problemów. Brakowało przede wszystkim tego, czego nie może brakować dla zdrowego funkcjonowania klubu na najwyższym poziomie – pieniędzy. Kłopoty organizacyjne znajdowały swoje odzwierciedlenie na boisku. O ile jeszcze w dwóch sezonach po zdobyciu Mistrzostwa Polski czarne koszule były bliskie zajęcia miejsca na podium, o tyle później widać było znaczny regres. Regres, który w sezonie 2005-2006 zakończył się zajęciem 15 miejsca w tabeli, które oznaczało spadek z ligi. Gdzieś tam rzeczywiście te problemy organizacyjne, które trwają, nie chcę powiedzieć, że do diś, chociaż jakbym nie powiedział, to bym skłamał. Rzeczywiście, Polonia, kurczę, no od tamtego momentu, tak jak pan powiedział, rzeczywiście cały czas coś tam się dzieje, różne zawirowania pozaboiskowe. Były fajne momenty, tak? Były takie błyski, bo był sezon, który skazywali nas na pożarcie. To był chyba 2002-2003, pierwszą drużynę objął trener Chrobach w grudniu. Bardzo dużo zmian, dużo zawodników odeszło i nagle okazuje się, że my trzy pierwsze mecze wygrywamy. Byliśmy skazywani na porażkę, a jest marsz w górę tabeli. Pamiętam, że to była fajna atmosfera, fajna drużyna. Dobrze trzymaliśmy się również poza boiskiem. Błyskiem również było, uważam też, i późniejszy mecz z Porto, który rzeczywiście, no nie mówię o meczu wyjazdowym, bo tam wynik był, jakiego wszyscy się spodziewali. Tak? Tutaj w Płocku, gdzie graliśmy, wygraliśmy 2-0. Bramki strzelali wychowankowie, bo ich strzelił Antek Łukasiewicz i Marcin Kusi gdzieś tam po rykoszecie. Także no, to były takie błyski. W międzyczasie na lepsze zmienił się stadion. Zamontowano sztuczne oświetlenie, zadaszono trybunę główną i gruntownie odrestaurowano trybunę kamienną, na której zamontowano 1911 miejsc, nawiązując tym samym do roku powstania klubu. Taki zakres prac jednak mało kogo zadowala. Klub i kibice od lat marzą o całkiem nowym, nowoczesnym obiekcie. Jeśli już jesteśmy przy stadionie przy Konwiktorskiej, wybiegnę nieco w przyszłość i dodam, że w 2010 roku fani czarnych koszul napisali listy do 5 najbogatszych ludzi świata z propozycją zainwestowania w stadion ich ukochanego klubu. Listy otrzymali Bill Gates, Carlos Slim, Warren Buffett, Mukesh Ambani i Stephen Pearson. Ten oryginalny i nieco szalony pomysł nie przekonał jednak żadnej z wyżej wymienionych osób.
Wróćmy teraz do 2006 roku. Tuż przed spadkiem z Ekstraklasy klub został własnością JW Construction z Józefem Wojciechowskim na czele. Celem Polonii był jak najszybszy powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Gra na zapleczu, pomimo naprawdę solidnego składu, nie była jednak bułką z masłem. Szóste i siódme miejsce na finiszu rozgrywek nie zadowalało prezesa. W lipcu 2008 roku właściciel Polonii przeznaczył 20 milionów złotych na zakup akcji spółki Groklin Dyskobolia SSA od Zbigniewa Drzymały, co wiązało się z tym, że Polonia mogła grać w Ekstraklasie na licencji klubu z Grodziska Wielkopolskiego. Prezes Wojciechowski chciał zbudować klub na wzór Wisły Kraków z początku XX wieku, czyli w oparciu o solidnych polskich zawodników. W pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy kadra drużyny była oparta na byłych zawodnikach dyskoboli. W kolejnych latach przez Polonię przewinęli się tacy piłkarze jak m.in. Adrian Mierzejewski, Łukasz Trałka, Marcin Baszczyński, Maciej Sadlok, Grzegorz Bonin, Tomasz Brzyski, Dariusz Pietrasiak, Artur Sobiech czy, co wówczas było prawdziwym hitem transferowym Ekstraklasy, Ebi Smolarek. Część z nich miała podpisane fantastyczne kontrakty, jednak notorycznie zawodziła. Słynny nie tylko na całą Polskę, ale i na inne obszary świata, stał się założony przez Wojciechowskiego klub Kokosa. Pierwszym piłkarzem, który do niego trafił i od którego wzięła się jego nazwa, był Daniel Kokosiński. Prezes na łamach przeglądu sportowego powiedział: ten obrońca okazał się bardzo słaby, chcieliśmy z niego zrezygnować, ale on nigdzie nie chce od nas odejść, choć miał oferty. Właśnie wokół tego Kokosińskiego stworzyliśmy klub nieudaczników. Nie chcemy, by psuli młodą Ekstraklasę, nie chcemy, by zarażali młodych chłopaków swoją indolencją i nieudacznictwem. Ci najsłabsi muszą trenować w klubie Kokosa. Zesłańcy byli skazani na najbardziej znienawidzone przez piłkarzy treningi. Typowo biegowe, bez piłek. W dodatku nie trenowali na murawie, a w parku lub nawet na schodach stadionu. W przeszłości, oprócz zawodników z młodej Ekstraklasy, do klubu Kokosa dołączyli m.in. Michał Chałupiński, Szymon Kaźmierowski i Ebi Smolarek. Właściciel klubu nie miał cierpliwości przede wszystkim do trenerów. W ciągu czterech ekstraklasowych sezonów Polonie prowadziło aż 10 szkoleniowców. Dla kontrastu i w ramach ciekawostki powiem, że od 1926 roku reprezentacją Niemiec dowodziła taka sama liczba trenerów. Brak trenerskiej stabilizacji oraz ciążąca na zawodnikach olbrzymia presja wyniku nakładana przez Józefa Wojciechowskiego wydają się dziś, przynajmniej ze stricte sportowego punktu widzenia, najcięższymi składowymi decydującymi o braku wyników na miarę oczekiwań. W ciągu czterech sezonów największym osiągnięciem było zajęcie czwartego miejsca. Widząc, że plany związane z sukcesami Polonii bardzo ciężko wprowadzić w życie, Józef Wojciechowski po sezonie 2011-2012 stracił cierpliwość. W lipcu 2012 roku za 5 milionów złotych sprzedał Polonię Ireneuszowi Królowi. Na wieść o tym Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, w sercu którego Polonia zajmuje szczególne miejsce, powiedział na łamach sport.pl. Józkowi Wojciechowskiemu, którego bardzo lubiłem, udało się zrobić to, czego nie udało się zrobić Niemcom podczas okupacji. Zniszczyć Polonię. Skąd takie mocne słowa? Wojciechowski wiedział, że król, ówczesny wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GKS-u Katowice, planuje przenieść drużynę czarnych koszul do Katowic, wycofać tamtejszy GKS z rozgrywek i właśnie na Śląsku usytuować swój ekstraklasowy klub pod nazwą KP Katowice. Wówczas Polonia, w najlepszym przypadku,
wylądowałaby w czwartej lidze, a Gieksa przestała istnieć. Na taki rozwój wydarzeń stanowczo nie zgodziła się Rada Miasta Katowice oraz przede wszystkim kibice GKS-u, którzy z protestem przybyli nawet pod Dom Króla. Ten w odpowiedzi postanowił wycofać się zarówno z finansowania katowiczan, jak i z powołania do życia nowego piłkarskiego tworu. Polonia Warszawa przystąpiła zatem do rozgrywek ekstraklasy. Przed sezonem 2012-2013 trenerem Polonii został Piotr Stokowiec, a kadrę dopinano na wariackich papierach. Według wielu czarne koszule były pewniakiem do spadku, jednak te na arenach ekstraklasy radziły sobie fenomenalnie. Patrząc na bajzel, jaki wówczas panował w klubie, trzecie miejsce po rundzie jesiennej i szóste na koniec sezonu było gigantycznym osiągnięciem. O jakim bajzlu mowa? Jak można było się domyślać, skoro Królowi nie wypalił pomysł z KP Katowice, Polonia stała się dla niego niewygodnym i niepotrzebnym ciężarem. Ciężarem, z którego i tak chciał czerpać korzyści finansowe, zgarniając nawet dochody z transmisji telewizyjnych. Szybko znudziły mu się wyprawy do Warszawy, przez co piłkarze i inni pracownicy z Konwiktorskiej nie mogli osobiście spotkać się i porozmawiać z osobą, która od kilku miesięcy nie przelewa na ich konta wynagrodzeń. Stało się dla nich jasne, że przyszło im pracować za darmo. Od razu zaczęto głośno mówić o tym, że Polonia, niezależnie od miejsca, które zajmie na zakończenie rozgrywek 2012-2013, w kolejnym sezonie nie otrzyma licencji na grę w Ekstraklasie. No, skojarzenia mam z tym panem bardzo złe, chociaż przeszedłem do Polonii z GKS Katowice. Właśnie po przejęciu Ireneusza Króla, on mnie gdzieś tam wyciągnął z tej pierwszej ligi do Ekstraklasy i jakby za to gdzieś tam mogę być wdzięczny, ale później gdzieś te losy się bardzo źle potoczyły, wszyscy wiedzą jak, więc nie ma co już wspominać, już chyba zawodnicy pozapominali i pamiętamy tylko tą fajną atmosferę w klubie, w drużynie. Mimo ogromnych trudności w funkcjonowaniu klubu, którego los wydawał się być już przesądzony, trener Stokowiec i zawodnicy stali się jedną wielką, świetnie funkcjonującą rodziną. Była fantastyczna atmosfera w szatni. Tego nie zapomnę. Jak żyję, jak trenuję, czegoś takiego nie przeżyłem w szatni, tak? To był taki luz połączony z koncentracją i zaangażowaniem. Każdy liczył się z tym, że Polonia może po sezonie upaść. I nie było takiego napięcia, nie było ciśnienia po prezesie Wojciechowskim, który był znany z tego, że twardą ręką trzyma klub. Był moment, że tych zawodników tak jakby puściło, tak? Puścił stres, troszkę im łańcuchy zleciały z nóg. No i to było widać na boisku, że graliśmy z radością. No ale tak jak mówię, była fantastyczna atmosfera. Czasami wydawało mi się, że przesadzamy z różnymi rzeczami, ale na boisku robiliśmy swoje. Nieważne co było poza, ale na boisku była robota, była praca i to przyniosło efekt. Fatalna sytuacja finansowa zmusiła trenera do stawiania na młodych zawodników, którzy odpłacili się naprawdę dobrą grą. To właśnie wtedy szerszej publiczności przedstawili się tacy piłkarze jak m.in. Paweł Wszołek, Łukasz Teodorczyk, Miłosz Przybecki czy Adam Pazio. Choć dziś już wiemy, że ich kariery potoczyły się różnie, to nie zapominajmy, że wówczas wróżono im naprawdę świetlaną przyszłość. Paru zawodników, zresztą chyba wszyscy po tych czasach polonijnych byli wolnymi zawodnikami i wszyscy sobie znaleźli miejsca dosyć wysoko, jak się nie mylę, to w Ekstraklasie większość zawodników wylądowało w tych zespołach, więc to na plus na pewno. Wiedzieliśmy już pod koniec, że ten klub raczej gdzieś tam upadnie i gramy tak naprawdę dla siebie, dla drużyny, ale też i dla siebie, tak? Bo wiadomo, że każdy później na koniec sezonu został sam i każdy gdzieś tam musiał patrzeć na siebie i na to, żeby znaleźć jakiegoś pracodawcę. Znaczy to była grupa zawodników, którzy już wcześniej dostawali szansę.
Tylko że tych szans nie dostawali za wiele, bo Polonia miała w swoich szeregach zawodników z zagranicy, zawodników drogich, czyli no, tak to jest, że jest ciśnienie, żeby stawiać na nich, tak? Bo to są zawodnicy, którzy zarabiają duże pieniądze, zawodnicy sprowadzeni. I ci chłopcy grali wtedy też w młodej ekstraklasie, ale powoli dostawali swoje szanse. I tutaj rzeczywiście zaczęli być zawodnikami takimi pierwszoplanowymi, pełną gębą, tak? To był Teodorczyk, to był Wszołek, doszedł Miłosz Przybecki, który też po kontuzji wcześniej był w Koronie Kielce. Złapał kontuzję, a już też czuł, że może tam grać w pierwszym składzie. Przyszedł Tomek Hołota, który też do dzisiaj gra. I to była taka grupa zawodników z umiejętnościami, którzy też radość czuli z gry. To było widać, że super się dogadują razem. Tak? I to była również przyjaźń poza boiskiem. No i to było widać na placu. Grali ze sobą, śmiali się, tak, robiliśmy cieszynki słynne. Nie wiem, czy pan pamięta. Dużo było ciekawych cieszynek i no ta atmosfera dawała im ten luz na boisku, tak? Nie była wymagana od nich, nie był wymagany wynik, czyli nie czuli tej presji, że oni muszą coś, tak? Oni chcieli, bardzo chcieli. I oni kochali piłkę, co uważam, że teraz wielu młodym zawodnikom troszeczkę brakuje pasji, tak? Że jest trening i no dobra, i po treningu no to kurczę, coś tam na mieście porobić, parę złotych zarabiam, mam fajne auto uważam, że nie mówię o wszystkich, ale wielu zawodnikom brakuje tej pasji, tak, że nie gram w piłkę tylko dlatego, żeby mieć odpowiedni status życia na dobrym poziomie, ja gram w piłkę, bo ją kocham, tak. I to jest moje takie spostrzeżenie, które już od jakiegoś czasu widzę, a właśnie ci zawodnicy robili to z pasją. Spotkała się fajna grupa, młodzi zawodnicy z paroma starszymi i naprawdę fajnie to wyglądało. Chodziliśmy, spotykaliśmy się też poza treningami, poza klubem. Też często się widywaliśmy, nie było grupek, wszyscy się razem trzymaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ta sytuacja no nie jest komfortowa, ale tylko razem możemy gdzieś tam jakiś wynik osiągnąć. Zdobyliśmy na końcu 6. miejsce. Wydaje mi się, że w tych realiach, które mieliśmy, które zastaliśmy, no był to maksimum wyciągnęliśmy, więc każdy był zadowolony i z tego względu no będziemy miło to wspominać. Pod koniec maja 2013 roku Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie i ostatecznie pozbawił Polonię licencji na grę w Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Klub posiada przeterminowane zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, zawodników itd. Ponadto klub nie przedstawił wiarygodnego dokumentu, przyszła informacja finansowa. Pod słowami itd. kryją się m.in. koszty ochrony, autokaru, hoteli i korzystania ze stadionu przy Konwiktorskiej. Przed ostatnim, jak do tej pory, domowym meczem Polonii w Ekstraklasie piłkarze pojawili się na stadionie w koszulkach z pytaniem „Królu Złoty, gdzie są banknoty?” i z wymownym fotomontażem. Kibice również nie omieszkali podziękować grabarzowi swojego ukochanego klubu i na starciu z Piastem przedstawili oprawę, którą uzupełniało płótno z napisem „Kłamstwo ma krótkie nogi i podwójny podbródek”. W kolejnych tygodniach zapadła decyzja. Polonia wylądowała w czwartej lidze. Mieliśmy fajną bardzo ekipę. Gdzieś tam po zimie bardzo fajnie to wyglądało. Jak wiemy, paru zawodników odeszło po zimie ze względu gdzieś tam finansowych i organizacyjnych. Myślę, że gdyby to ktoś przejął i poukładał organizacyjnie, moglibyśmy powalczyć o naprawdę wysokie cele, bo naprawdę spotkał się fajny zespół i fajna drużyna. Fajnie to wyglądało i no szkoda, że tak się to potoczyło, ale na pewno będziemy, każdy zawodnik, jakbyś spytał, to będzie miło wspominał ten czas, ten rok. Będę walczył też o zaległości, które z tamtego okresu mi zostały za panowania pana króla. No i to są emocje bardziej negatywne, tak?
Chociaż to chyba troszeczkę też wszystkich postawiło do pionu gdzieś w świadku sportowym, ligowym, że zostały też chyba wprowadzone pewne zmiany, z tego co się nie mylę, że już tak nie można zrobić, tak? To co zrobił prezes Król, czyli przyszedł na pół roku, wyczyścił i odszedł. I też no, to jest przestroga dla wielu klubów i tutaj też dlatego powstała spółka. Żeby takie rzeczy się nie powtórzyły, że jeden człowiek ma kaprys, prowadzi klub, nagle zmienia mu się, zaczął lubić, nie wiem, konie, koszykówkę, siatkówkę, grę w brydża i nagle mówi, dobra, to ja tam przenoszę zabawki, tak? I no, no niestety, no, stało się to, co się stało. Myślę, że pan Król nie jest tutaj mile widzianą osobą, na trybunach zresztą, jak i na każdym stadionie w Polsce. Życie toczy się dalej, no i no musimy wstawać z kolan. Podsumujmy ekstraklasową historię czarnych koszul. Polonia w najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrała 800 meczów. Odniosła w nich 304 zwycięstwa, 178 remisów i poniosła 318 porażek. W Ekstraklasie spędziła 31 sezonów. Najlepszym strzelcem jest autor 45 trafień, Arkadiusz Bąk. Dziś Polonia występuje w trzeciej lidze. Chciałbym, żeby jak najszybciej wylądowała tam, gdzie jej miejsce. No, tradycje, wiemy, że trzeba oprzeć pewnymi warunkami. Mam nadzieję, że ten stadion, który ma, też powstanie, trzeba w pewne rzeczy wierzyć, ale dopóki czegoś nie ma, to wiadomo, jak ciężko jest, tak? Jak ciężko dzisiaj. Jest nadzieja. Tutaj miasto przede wszystkim zainteresowało się i stadionem, zainteresowało się drużyną. Pierwszy raz od 13-14 lat miasto wsparło kluby trzecioligowe seniorskie, m.in. Polonię Warszawa, kwotą, bez której no, byłoby bardzo ciężko, tak? I tramwaje warszawskie, co widzimy na reklamach, też gdzieś tam dorzuciły małą cegiełkę. Tak, jest plan budowy stadionu, więc coś tam się rusza i widać. Widać delikatne ruchy. Też mogę zdradzić, że gdzieś te problemy finansowe powoli zaczynają się prostować, bo i zawodnicy dostali zaległe wypłaty w ostatnich dniach. Także jest szansa na to, że będzie lepiej. Kibicuję, czekam na to, że Polonia no, będzie miała ten upragniony stadion. Wiemy, że czasy się zmieniają, wszystko pięknie rośnie. W Warszawie ostatnio byłem, co prawda krótko, ale byłem i wiem, mówię, wszystko się zmienia, także mam nadzieję, że Polonia wróci do, no, mówię, na swoje miejsce. Kończąc dzisiejszy odcinek, chcę wyrazić szczerą nadzieję, popartą mocną wiarą, że nad Konwiktorską znów zaświeci słońce, a dla Polonii nadejdą lepsze czasy. Was tymczasem zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków z serii X Ekstraklasy oraz do zasubskrybowania kanału na bramkę.pl.